ten Jerzyniew w Kamaszach. Odcinek 14. Przystąpiliśmy do wykonywania tego planu. Margaryna była codziennie, a śledź bywał, no przynajmniej raz w tygodniu. Margarynę do słoiczka po drzemie i w nas siła drzemie, że się wszystko uda. Gdzieś po tygodniu pobytu tej margaryny za kaloryferem w łaźni była już bardziej żółta niż słoneczniki jakiegoś tam Van Gogha, co to je na obrazie wymalował. A kwasem to ze słoika po jego otworzeniu tak jebało i to na kilka metrów, że aż łzy do oczu same płynęły. Spróbowaliśmy tego specyfiku i... no nie szło tego kurwa przełknąć. Na drugi dzień spróbowaliśmy tego dania razem z cebulą. No i wtedy poszło. Chociaż... no odruchy wymiotne to były takie, jakby człowiek miał zaraz puścić pawia i to razem z kręgosłupem. Byliśmy jednak twardzi jak ruskie czołgi pod Kurskiem. I zatrzymaliśmy to wszystko w sobie w oczekiwaniu na żółte oczy i to już po pobudce. Co by miało świadczyć o nabytej właśnie żółtaczce. Jaka tam pobudka, jaka żółtaczka, już po pół godzinie od konsumpcji to fraliśmy na rzadko i to z taką intensywnością, że gdyby człowiek miał w sobie stado tasiemców, to już po pierwszym zerwaniu do kibla robactwo w drodze na sracz ewakuowałoby się z nas w trybie alarmowym przez nogawki tej wojennej pasiastej piżamy. Wszystko wskazywało, że tak czyste jelita to mógł mieć tylko człowiek tuż po porodzie. Irek stwierdził, że gdyby czymś takim nakarmić świniaka tuż przed świniobiciem, to by tak świniakowi kichy wyczyściło, że do robienia kaszanki czy kiełbasy nie trzeba by było godzinami kiszek z gówna płukać. Zatem nauka, takie doświadczenie, to i w las nie pójdzie, jak on wróci do chałupy i świniaka bić będą. Mimo całonocnego siedzenia na kiblu, oczu żółtych nie było ani rano, ani wieczorem. A margaryny, aby zabieg powtórzyć, też już nie było, bo wjebaliśmy przecież cały słoik. O cebuli nawet kurwa nie wspomnę. Trzeba było nastawić kolejną porcję i to większą. A czas do poligonu gonił. Pan Bóg chyba jednak łaskawym okiem na takich pojebańców spojrzał, bo może chyba akurat to miał czas, może nie pukał jakiś tam aniołów lub impreza u tego Piotra, co to z tymi kluczami bramy niebieskiej pilnuje, została odwołana. Albowiem załatwił na kolację po śledziu na łeb. No coś takiego. Zresztą ten Boga syn Jezus mu było, to już wieki temu rybami Żydów karmił. Czy to były akurat śledzie, to cholera wie. W każdym bądź razie śledzie we wojsku załatwił. Zatem co? A śledzia do wora foliowego i też go, jak margarynę, za kaloryfer w łaźni. Niech poczuje się ten nasz krajowy wieloryb, jakby był na urlopie w tropikach. Wszyscy bowiem wiedzą, że takie ryby, no to też mają przejebane. Niby złego ludziom nic nie robią, a niektóre z nich i tak zapuszkują. No tak jak i u nas w tej armii, tak samo. Nazajutrz, po śniadaniu, dołożyliśmy kolejną porcję margaryny, ale teraz, no teraz to już były dwa słoiki po drzemie. A co? I znowu kurwa tydzień oczekiwania na wyklarowanie się tego oczekiwanego przez nas rarytasu. Co ciekawe, to dołączył do tego naszego eksperymentu i Michał. Po tygodniu margaryna nabrała mocy urzędowej, a śledzie... tak z tych worków jebało, że jedynym wyjściem była ewentualna ich degustacja, ale tylko na świeżym powietrzu. Ale co? My nie damy rady? Wieczorkiem do łaźni, aby przystąpić do dzieła. Irek stwierdził, że nie ma co się pierdolić i jedziemy z grubej rury. Aby spotęgować działanie specyfiku, wymieszaliśmy margarynę ze śledziami, w jedną łapę łyżkę, w drugą cebulę, otworzyliśmy okna i do boju. No kurwa, to była dopiero moc. Michał jednak był jednostką słabszą, może i delikatniejszą, bo tuż po konsumpcji wyjebał tak kolorowego pawia na okno, że narody w muzeach z obrazami to klękajcie. I co? Jakie efekty? Sracie! Poza biegunką, która o mało nie spowodowała wydalenia jelit wraz z żołądkiem i migdałami, to nic poważnego nie zaszło. Czyli ten Irka epidemiolog chałupnik to gówno się znał na medycynie. Irek zapowiedział, że przy sprzyjającej okazji to spuści jemu konkretny wpierdol. A kto wie, czy jak trafi go dobrze najebanego, to mu nie zrobi gratisowo lewatywy z drobno tłuczonego szkła. Oprócz zajebistej w swej ostrości żółci margarynowej,
to żadna tam kurwa żółtaczka nas nie dopadła, poza sraniem tak intensywnym i zróżnicowanym i chyba jedynym w historii naszego całego życia. Pozostawała jeszcze tylko jedna opcja. Jakim było? Zapalenie płuc. W sobotę, jak wiadomo, była dla całego pułku łaźnia. Ten przybytek akurat mieścił się u nas na kompanii. Nasi korzystali z niej codziennie wieczorami, a za drobną szklaną opłatą stare wojsko pozwalało z niej korzystać i innym. Ten obiekt był zatem kurą znoszącą złote jaja, czy powiedzmy flaszki napełnione życiodajną substancją. Kto z pułku nie dał zrzutki na flaszkę, to korzystać mógł z łaźni tylko w sobotę. Co prawda, dla nas, kociarstwa, było to przejebane, bo codziennie ten przybytek trzeba było sprzątać. No i po takiej kąpieli, my za okno, śnieg i tarzanie się w śniegu, i pod prysznicę, i znowu śnieg, i kurwa w to, i nazad. No i był to hard rock w wydaniu hydraulicznym. Potem do wyra, no i czekaliśmy na gorączkę. I co? I takiego wała jak Polska cała. Gorączki nie było, zapalenia płuc też nie było, a Michałowi to nawet kurwa i katar przeszedł. No ja pierdolę cały czas pod górę, a poligon tuż, tuż. Wszystkie znaki na niebie, na ziemi, na kompanii i może nawet na biegunie północnym wskazywały, że, no że co jak co, ale my to z poligonu, a co dopiero z armii, to się za skurwysyna już nie wyrwiemy. Irek miał zupełnie odmienne zdanie. Zapowiedział, że co by się nie działo, to on z armii się wyrwie na chorobę wodzów wielkich. Pytam, co to za choroba wodzów wielkich i że chyba nie ma na myśli jakiegoś weneryka, bo wiadomo, że no niektóre wodzowie to nie tylko księżniczki pukali, ale i kobietki z tak zwanego pospólstwa. Leków na to nie było i z paniką wielką taki jeden z drugim to sobie ptaka w zaciszach komnaty zamkowej z trwogą oglądał, a i na powikłania z tym związane na katafalk przedwcześnie się trafiało. Irek zaprzeczył. Choroba wodzów to nie żadne tam weneryki, tylko szajba jakiej w mózgu wodzowie niebyle jacy w historii już dostawali. No i dał przykład jakiegoś tam Nerona z Rzymu. Co to tak miał we łbie nasrane, że ponoć konia to senatorem zrobił. A z braku fajerwerków w hurtowni, no to z dymem cały Rzym puścił. Wszystko wskazywało, że Irek będzie strugał czuba do kwadratu. Z całej ekipy tylko ja jeden byłem wtajemniczony w te jego plany, no i obiecałem mu w tym szeroko pojętą pomoc. Irek zaczął w nocy. Zerwał się z wyra i zaczął napierdalać taboretem o taką żelazną szafkę, twierdząc, że tam się schowała anakonda, która to przed chwilą skoczyła mu do gardła na łóżku, aby go udusić. Co ciekawe, najbardziej to wystraszone było stare wojsko tym napierdalaniem o szafkę i tą całą anakondą. Poza tym Irek miał minę takiego kretyna, że o mało co i ja w tego całego węża bym uwierzył. Potem wyleciał z tym taboretem na korytarz, twierdząc, że anakonda na pewno spierdoliła do łaźni. No młyn na kompanii jak skurwysyn. Zerwał plomby z magazynku broni i kazał raz dwa wyciągać kałachy, aby gada w tej łaźni ukatrupić. Bo ponoć anakondy przed świtem atakują nawet słonie w Indii. Taka anakonda słonia nie udusi. Ale co go wymęczy, to go wymęczy. Gdzieś po pół godzinie stare wojsko dopadło Irka i związało go jak barana. Zatargali na salę i trzymali na łóżku, a dyżurny zadzwonił po oficera dyżurnego. Przyleciał szajba, taki porucznik z remontówki, no i stwierdził, aby go przywiązać do wyra i czekać z nim tak do rana. Irek ostrzegał, że anakonda to jego z tym łóżkiem nie zeżre, ale co do innych, to on by radził, aby lepiej się zabarykadowali. Już przed siódmą był płetwa z chęciem. Zjawił się też major Oller, lekarz pułkowy, i Irka poprowadzono na izbę chorych, na dalszą obserwację. Co ciekawe, Irek na odchodne darł się, aby przejrzeć naszego kompanijnego stara, bo to niewątpliwie na jego pacę przywieziono tą zajebistą anakondę z pasa taktycznego za jednostką. No i był młynem.